Cześć! Mieliśmy już nagi ślub na klifie, standardowy ślub na parceli publicznej, nagi ślub w loży w przestworzach. To teraz czas na taki klasyczny ślub w zaciszu domowym. Tyle, że podwójny. Dobra, nie... A dlaczego pani muzyk sobie poszła? Halo? Dobra, to w takim razie musimy i miksologa, i muzyka zamówić. Zatrudnij skrzypka. Zatrudnij miksologa, bo miksologa nie zamówiłam, stwierdziłam, że niepotrzebny, bo jest Dorota, ale Dorota będzie zajęta braniem ślubu, więc jednak się przyda. O, naszym miksologiem jest Tobiasz, ale on był zaproszony jako gość. A, ja miałam jeszcze takie coś zrobić, bo Hela nie zna rodziny w ogóle nikogo. Ani Mateusza, ani Kacpra, więc niech Kacper sobie zaprosi swoją rodzinę. No może niekoniecznie Gabrielę akurat, ale bardziej powinnam powiedzieć Gabrysie. Dobra, zaproś tego, bo to jest chyba twój brat. Twoja matka? Która to jest twoja matka? To jest twoja matka? Nie, siostra, to jest twoja siostra. Dobrze, to ją też... Nie, twoja matka to chyba już nie żyje. A jemu będzie takie coś migać... Tak, do 17, jeszcze półtorej godziny, bo za późno wziął dzień wolny. I teraz tak będzie migać. Okej, twoją matką... Nie, to jest twoja siostra, Boże, też. Też chyba twoja matka już nie żyje. Matko jedna. nie, to jest twoja matka, no to zapraszaj matkę. Tylko nie gadaj z nikim, jak zapraszasz matkę, bo będziesz zapraszał 5 godzin. Dobra. Co tu jeszcze trzeba zrobić? No, przyjdzie ten muzyk, czy nie? A, Ula zrobiła wyśmienite jedzenie, a dlaczego Bartek jest wściekły? Niewierna miłość? Druga połówka Sima zdradziła go właśnie wtedy, gdy wydawało mu się, że ich związek zaczyna być poważny. Zaczyna? Oni są już starzy. Co ty, Ula, zrobiłaś? Co ty z tym Wojtkiem tam znowu? No przecież ty z Wojtkiem zakończyłaś już znajomość romantyczną. Co ty odwalasz? No i co? No i taki będzie ślub, że się nie lubią teraz. O Boże. No już drama się robi, już. To jest nasz muzyk? A nie, to jest matka tego. No przyjdzie ten muzyk, czy nie? Ty zamówiłaś tego muzyka? Przyłapanie na oszukiwaniu. To się nie oszukuje, kurde, Ula. Nie gadaj już z tym Wojtkiem lepiej. Bo kurde, zaraz będzie koniec ślubu i tyle będzie z tego wszystkiego. Usługodawca, którego... Okej. Czyli zaraz będzie nasz muzyk. To jest Maja Woźniak, więc to ten... I tak sobie przyszli bez stroju wizytowego. No dobra. No i wróciła ta, co poszła sobie. Sonia Pociecha. Dobra. Tak, mówiłam, że Ula zrobiła wyśmienite jedzenie, które leży na podłodze. Nie, to są brudne naczynia, pozdro. To ja wam zmyję w łazience. No, bo zrobiła kurczaka z tofu. I białe ciasto. No białe ciasto to akurat prawie każdy sim potrafi zrobić, ale no, ale jest. No, specjalnie dla Heli jest kurczak z tofu, proszę bardzo. No i tutaj mamy na dworze taki ten do ślubu. Stwierdziłam, że na świeżym powietrzu będzie spoko. I w razie czego namiot zostaje, jakby się goście zmęczyli czy coś. A, no i muzykę miałam jeszcze. Włącz... Muzyka z całego świata? Może muzykę ogrodową, to będzie... Mamy ogrodowy ślub, to muzyka ogrodowa niech będzie. Te już tam pompa. No dobra, matkę Mateusza poznały, to dobrze. To jest Oliwia? Ty byłaś zaproszona, wiesz o tym? Aha, dobra, jest gość. Co ona kapelutek jakiś założyła do... A jej ojciec taki sam kapelutek miał do stroju wizytowego, tylko mu zdjęłam. Dokładnie identyczny. Co, oni się zmówili? A może on zdjął, a ona założyła? Dobra, tamta już gra, więc jest dobrze. No to może weźmy ten ślub. Bo ja już nie mam siły. Tylko kto ma wziąć ślub najpierw?
Może jednak niech Dorota weźmie ślub najpierw, mimo że hostem jest Helena, więc to jest teoretycznie Heleny ślub, bo nie da się dać więcej nowożeńców niż dwóch. Więc to jest teoretycznie tylko Heleny ślub, no ale... Dobra, więc pewnie jako wieś ślub się nie zaliczy, jak to Dorota weźmie ślub, a nie Helena. Ale dobra, bo już ludzie są głodni. Więc weź ślub z Simką o imieniu Dorota Banan. I ona ma być Dorotą Rybak. A jak Helena będzie brała ślub, to musi ona zainicjować interakcję, żeby był Mateusz Banan. Tak. No oni skreśliłam mu. O Jezus, no dlaczego oni gadają z tymi ludźmi ciągle? Dorota, ty też nie gadaj z ludźmi, tylko bierz ślub. A, i zamierzałam dzisiaj się postarać, żeby impreza była dobra i właściwie nie przyspieszać nic, tylko wszystko na pierwszym tempie. Ale to się kurde nie da. No dlaczego nie robisz? No nie gadaj z kiblem. Jezus, no co oni... Ja wolną wolę wyłączę, naprawdę. A, bo tobie się bardzo chce siku, no trudno. Ktoś w ogóle usiądzie i zobaczy ten ślub, czy nie? Jak oni nie są hostami, to w dupie tam. O, Ula. No dobrze, to weźcie sobie taki skromny ślub bez... A tam jest jakiś niepomalowany dom. Ha. No, bez gości, tu pani wam gra. Jest fajnie. No i dobrze. Boże, trzy piosenki naraz grają. Moje uszy. No i super. A ten jest nieprzystępny, więc się przestraszył, że wziął ślub. Bycie świadkiem zdrożnego zachowania. Aha, to Ula znowu coś tam odwala. Ula! Tego Wojtka to chyba trzeba wyprosić, no. Dobra, to teraz tamci niech biorą ślub. Wyłączamy tę muzykę ogrodową. Nie żremy. Wesele za chwilę będzie, można się będzie nażreć do woli. Tej się też chce siku. Dobrze, to zrób sobie siku. A tamten muszę ćwiczyć. W dupie ma ślub. A to i tak nie jego córki, to co go tam obchodzi. To są córki tego drugiego, co Ula z nim tam coś chciała robić. Strasznie tylko wkurzył i będzie sobie ćwiczył, tylko żebyś ty czasem nie umarł od tego ćwiczenia. Wiem, że już jesteś tak blisko, ale no bez przesady, nie marnujmy tych paru dni, co ci zostały. O, lodówka się zepsuła, cudownie. A, w ogóle mają... O. Mają... mieli kasiorę na te wszystkie rzeczy, dlatego że Amanda sprzedała arcydzieło za ponad 3000. O, okej. No, zjeść coś to bardzo chętnie akurat. Dobrze, weź ślub... z Mateusz Michalak. Taka muzyka dramatyczna. Teraz ten ważniejszy ślub. A ty co? No gdzie on poszedł? No ja już nie mogę z tymi simami, no. Mateusz! Ślub brać! Od czego ta impreza jest według ciebie? No Kornel, spadaj stąd, miałeś swoją szansę, no. To zrobiłeś dziecko jakiejś Barbie starszej od ciebie. Ten już tam się nachla. No i ten ślub akurat będą ludzie oglądać, no i spoko. O, a ten wkurzony śmierdzi, o Boże. Aż się spocił z tego wkurzenia. Ula przyszła zasłaniać plambobem wszystko. Albo i nie. Zobaczcie w ogóle, jaką Hela ma piękną sukienkę. Jezu, a się wtopił w te koronki. No i super. No i co teraz? Co teraz będziemy robić? Jestem ciekawa, co teraz sami zrobią. Bartek mógłby w sumie się umyć. No, bo już inni zaczynają czuć. Nie jest dobrze, jak inni zaczynają czuć. No i co? Coś jeszcze zrobicie? Czy już idziemy się nażreć? Chyba idziemy się nażreć. Ta już sobie coś wzięła. Chipsy.
Gratuluję ci, Dorota. Jest wielki pieczony kurczak tofu, a ty se poszłaś chipsy brać. I już tutaj nabałaganili szklankami. Proszę mi to zabrać stąd. O, zmieszczą się nawet dwa te. Już tak się trochę wtopi ten tort w ten. No dobra. Poczekaj, jeszcze nałóż weselną figurkę. A potem możecie se żreć do woli. I tańczyć i w ogóle wszystko. Najpierw tort weselny się je, czy najpierw się je jedzenie? A jedzcie se co chcecie. Chociaż najpierw trzeba pokroić ten. No dobra, no to idźcie pokroić. Jezu, ale jest ten... energiczna, pobudzona. Pani muzyk, już dziękujemy. Już nie trzeba. Już... Wyproś. Niektórzy już sobie idą. A, bo niektórzy nie przyszli tutaj na imprezę tak do końca. I już? Pokrojony? No tak, to nie jest tutaj jakoś... To z tymi chipsami, kurde. A ty śpiewasz sam sobie? Okej. Weź. Szybki prysznic, weź. Weź ślub, mamy zaliczone. Jedzenie i tak dalej. Podziękuj gościowi za przybycie. Kto tutaj jest gościem? Jeszcze. Oliwia jest gościem, no niech będzie. Nie lubimy jej za bardzo, ale... Przyjazne. Podziękuj za przybycie. Okej, trochę ciemno się zrobiło, ale trudno. No i już niemiła będziesz teraz. Zaręczeni flirtują ze sobą. Ale oni już nie są zaręczeni, tylko już są po ślubie. O właśnie, nazwiska nam sprawdzić. Mateusz Michalak nadal jest. A, no tak, bo to trzeba zmienić. Bo oni nie zmieniają w ogóle nazwisk przecież, halo. Okej, co... Kto się tam policzkuje? Co się właśnie stało? Ty też? No co... Tylko ten to ma furię zazdrości, bo on jest w ogóle zazdrosny. A może on tak po prostu dostał furii zazdrości, mimo że ona nic nie zrobiła? Co ty odwalasz, Kacper? Dlaczego bijesz żonę? Nie robi się takich rzeczy. Weź nie bądź Januszem. Naprawdę, gro. Co ona niby zrobiła? Boże, te simy to naprawdę, ja już nie wiem. A to będzie teraz w kosza grać. Już prawie koniec ślubu i tak. Okej, okay. Mają flirtować ze sobą, to raczej nie tamci, bo ten jest niesamowicie wściekły. Okej, jeszcze coś? O, będzie złoty medal, no kurde, nie wierzę w to. Ja mam taki wyjątkowy talent do robienia beznadziejnych imprez. Ale proszę, udało się. W sumie na ślubie to jest dużo łatwiej, bo ludzie i tak idą jeść, i tak idą pić, i w ogóle. Więc nie są takie trudne te zadania. No ale okej. Spoko. No dobra, powoli się możecie zacząć zajmować swoimi... fajnie, że przeszłaś po tacie. że też on tego Wojtka nie pobił jeszcze, to... Grubiańskie powitanie mu weź daj. Zazdrośniku jeden ty. A ten już jest happy. Zrób wspólne zdjęcie ze ślubu, mimo że ona już jest ubrana teraz w sportowe ciuchy, ale nieważne. Spróbuj, chociaż kurde, no on jest nieprzystępny, więc nie wiem jak to będzie. Nie no, górny pasek macie spoko. Więc spróbuj tak, nie wiem, flirtować na przykład, coś takiego delikatnego. No dobra, chyba wszystko będzie w porządku. Przeprosili się, wszystko jest okej. Ja nie sądzę, żeby Dorota zrobiła coś złego. Więc to on pewnie miał jakiś napad zazdrości bez powodu. Mówiłam, że wszystko będzie w porządku. Noc poślubna musi być, no nie? Gdzie jak nie w namiocie. Z czego ty Kornela tak bardzo nie lubisz? To Ula z Kornelem flirtowała? On w sumie był flirciarski przez cały czas. Cz-
czekaj, gdzie jest ten Cornel? No nie, no nie masz żadnego paska z nim. Ja już nic nie rozumiem. Amanda się głodna zrobiła. Właśnie dlatego Amanda ma taką figurę, jaką ma, bo ona sobie wstaje o północy i sobie je kurczaka. Ale syf. No, już wszyscy poszli spać i impreza się w sumie jeszcze nie skończyła. No ale dobra tam. Cornel się zaczął rządzić. Dobra, czas naprawdę kończyć tę imprezę. No i mamy złoty medal. No i super. A dostaliśmy jakąś nagrodę? Znaczy na pewno dostaliśmy, ale nie wiem jaką. O, jakieś takie garnuszki. A może ten talerzyk tutaj, co jest, to on był za srebrny medal na innym ślubie? Miałam jakiś srebrny medal. A dlaczego mamy mikrofale tutaj? No ja bym chciała tutaj to postawić. Mogę? Nie mogę, bo noże wiszą? To nie chcę. Może by na stole na środku to postawić? By wyglądało nawet spoko. I ten stół to do środka. Wstawmy z powrotem. Gdzie on stał? Tutaj, ale tutaj jest kałuża, więc na razie musi stać tu. Okej. Musimy sobie sprzątnąć wszystko. Posprzedawać niepotrzebne rzeczy. Potem jeszcze pozmieniać im te nazwiska. Dobra. Hela, czyń honory. No i ty jesteś Michalak. No i Dorota jest rybak nagle. A bo to mod mi pewnie zmienił. Nie. A może wylosujemy? Pietrzak, Antosiek, Świątczak, Jawor, Lawenda, Grzegżółka. Chyba źle napisałam Grzegżółka, ale nie masz. Nie wiem w końcu, jak to się pisze. Florek, Andrysiewicz, Zawilec, Piątek, Bergbe. A, dobra, tam Olcha, nie. Helena Banan, zostaje. Mateusz jest. Banan również. Amanda to na pewno zostaje, bo ona ślubu nie bierze z nikim. Kacper jest rybak. I Dorota jest też rybak. Dobrze. Ale syf tu jest. A w ogóle da się zmienić kolor tych tutaj, tych? Na jakieś srebrne? No są takie mniej żółte. To dziwne, że chcę coś mniej żółtego. Nie pasowało takie miedziane, a nie takie złote. O, od razu lepiej. Tak jakbym trochę jakbym umyła. No i dlaczego ty to schowałaś? Bo nie ma miejsca przy stole, już możesz sobie na półce zjeść. No już nie przesadzaj. Weź sobie jeszcze drinka. Jeszcze sobie do tego dołóż. O. Zjedz i wypij. Ja mogę to trochę pozbierać, te talerze. A Kasper cały czas w tym stroju wizytowym chodzi. Nie, on się nigdy nie przebiera. Jest w dodatku w doskonałym humorze praktycznie. Jak to zrobiłeś? To weź posprzątaj. To posprzątaj, jak taki masz świetny... Kurde, humor. Dlaczego ja nie mogę trafić nigdy w te rzeczy? Już przeszła wam wściekłość? No, okej. Okay. Tobie też? No i spoko. O! Właśnie mi się niedawno przypomniało, że ona już dawno nic nie ukradła. Nie chodzi do pracy. Jak chodziła do szkoły, to w szkole coś tam zwinęła. No, przydałoby się coś na to zaradzić. O! Dorota jest w ciąży, więc czas się wyprowadzić. No i zrobiłaś test ciążowy i się nie wysikałaś? Jak ty to zrobiłaś? Pewnie potem jeszcze wróci na ten sedes. A on tu czeka z tą górą naczyń na nią. Jezus. Dlaczego te simy są takie głupie? Możecie mi to wytłumaczyć? No Kacper, no... No i teraz myśli o bracie. No przestańcie gadać, no weź tu sprzątnij, a ty weź się wysikaj, kobieto, nieodpowiedzialna jedna. Jak ty masz o dziecko zadbać, jak o siebie nie potrafisz? No nie, Wojtek, nie wpuszczamy cię dzisiaj. Wczoraj to ja nie wiem nawet, kto zawinił, ale na wszelki wypadek lepiej cię nie wpuszczać dzisiaj. Już się wyspałeś po imprezie? Dobra, za dużo tych ludzi. Naprawdę, czas się wyprowadzić. Niech tylko Dorota się wykąpie i przenosimy ich do nowego domu. To się tu... Czy ja nie mogę naprawdę zmienić nazwy tej rodziny? Nie da się chyba. Chociaż panel inform... O, jak super! Wezmę sobie bananowie. Albo banan. Po prostu zostawię. Okej. Dobrze, jedna rzecz już jest ten. I teraz tak. Zarządzaj rodziną.
przenieś simów między rodzinami, stwórz nową i teraz Dorota z Padówy robi i Kacper z Padówy robi. Okej. Okay. Nie, co ja zrobię? Co ja zrobię? No ja zepsułam! I jeszcze raz. Okej. Okay. Tak się zastanawiam, że oni właściwie mogliby z Oliwią mieszkać. Ale nie, Kacper mieszkał w tym takim dużym domu, ja już go urządziłam. I stwierdziłam, że przecież jak mieszkał sam zupełnie w tym domu wcześniej, no to chyba nadal go powinno być stać na to, żeby wrócić do tego domu, nie? Nie spalił chyba pieniędzy w kominku. Albo nie oddał komuś za darmo chyba tego domu. Zwłaszcza takiego fajnego. Więc stwierdziłam, że po prostu wezmę sobie... Tylko teraz gdzie to jest? Nie, niech do galerii chce wchodzić. Tak, to będzie się 5 godzin wczytywać. Spadaj mi stąd. O Boże. Teraz muszę ich wziąć. Nie tych. Tych muszę wziąć. Oni mają 22 tysiące teraz. No ale dobra, czekaj. Ja sobie mogę teraz free real estate on. A, nie umiem. Real estate on. Okej. Okay. I teges. I tych sobie biorę. I tych sobie mogę przenieść rodzinę na parcelę. I on mieszkał w takiej wielkiej tu rezydencji niesamowitej w ogóle, ogromnej, drogiej, jak nie wiem co. Tylko, że jak wezmę potwierdź, to się mnie wczyta do nich. A ja bym chciała ich tam po prostu przenieść i już. Ale dobra. Wyposażone. A nie, okej. Okay. I siedzą. No dobra. To teraz wracamy sobie do Newcrest. I już mamy okrojonych bananów. Wszystkich tylko 5 teraz. Także można grać. Jest wystarczająca liczba pokoi chociaż dla nich. No dobra. Wojtka nie wpuszczamy, wszyscy są na zewnątrz. Kto jeszcze coś potrzebuje? Dobra, Bartek się musi umyć. Może weź sobie kąpiel w ogóle. Nie wiem, czy ty wziąłeś w życiu kąpiel w ogóle. Bo nie było wanny wcześniej. Trudno powiedzieć, co robił przed tym, jak poślubił Ulę. No dobra, no to co my mamy tu więcej do zrobienia? W sumie już nic. Co to? A, jest! Się przestraszyłam! Co? Takim rzutem zarzucił, że aż były fajerwerki i wszystko i nie wiadomo skąd. Okej. Okay. A, wiem co musimy, chociaż nie, bo Helena będzie na razie chyba w ciąży zaraz. Więc na razie pracy jej żadnej nie będziemy dawać. Zresztą z kasą jest nawet nieźle. Tak naprawdę to Hela mogłaby nigdy nie pracować, bo Amanda będzie zarabiać na wszystkich swoimi niesamowitymi obrazami. A co mamy tutaj jeszcze do zrobienia? Trzeci poziom kariery guru... A, no tak, ona miała być guru techniki. No dobra, no to będzie, jak urodzi dziecko. I napisz grę wideo lub aplikację. Dobra, na razie postarajmy się o dziecko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A może zajmijmy się Mateuszem? Zasiej coś 3 razy. Odchwaszczaj lub podlewaj już nie 10 razy. Okej, okay, możemy ci wydzielić gdzieś miejsce na takie rzeczy do sadzenia. Hela ma tam pełno rzeczy, które ci wszystkie przekaże. Spróbuj zidentyfikować, to nie da się tego zasiać i wtedy dopiero zidentyfikować? Dobrze, takie 3 bazylie sobie na razie zasiej. Czy to będzie wystarczające dla ciebie? W samych gadkach wyjdziesz, ale nieważne. Ta już namalowała? Jezu, no to się za szybko dzieje. A, jakiś taki dziwny ten obraz. W sumie to abstrakcja, więc sprzedaj go po prostu. Ale niektóre będziemy wieszać, bo bardzo mało obrazów się zrobiło. I zrobimy ci tu takie bardziej piaszczyste coś. O, siemanko. I to będzie twój ogródek, panie botaniku. A ten Bartek to mógłby na emeryturę w sumie przejść. Dobra, dzisiaj ostatni raz pójdzie do pracy. Właściwie to on ma tyle dni wolnych, że mógłby sobie wziąć po prostu parę dni wolnych i to by była jego emerytura. Tylko musiałabym za każdym razem dzwonić i brać mu dzień wolny. No dobra. Niech się umyje i sprawdźmy, czy jest w tej ciąży, czy nie. Ale podejrzewam, że chyba nie. Tylko żeby nie było znowu trojaczków, bo ja się wypisuję w takim razie z tej gry. O!
Kurde, za każdym razem, za pierwszym razem. No proszę. No dobra. No dobrze, no to w takim razie to wszystko na dzisiaj. Mieliśmy ślub, mieliśmy mnóstwo dramy i w ogóle nie wiadomo czego. I cały miszmasz. Dorota się wyprowadziła, Dorota jest w ciąży, Helena jest w ciąży, Jezus Maria, ile tu się dzieje. Ale mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zobaczymy, jak to teraz będzie w przyszłości. Piąte pokolenie niedługo nam się rodzi. Wow. I... no. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie, że się niczego nie zmuszam. I widzimy się w następnym. Pa!